Dzień dobry, witajcie na moim kanale Jak robić, jak robi nadruta Hanna Karolczak. Tak jak obiecywałam, pokażę Wam, jak zrobiłam ten sweterek. Nadal wiszą nitki, nadal nie mam guzików, bo takich jak chciałam, niestety jeszcze mi się nie udało zdobyć, ale chcę Wam pokazać, jak ja ten sweterek zrobiłam. Oczywiście sweterek jest bardzo prosty, więc ja Wam tylko ogólnie podam, na ile robiłam oczek, ile to wyszło centymetrów. Nie będę się bawić w szczegóły. Pokażę tylko, jak robić taki wzór plaster miodu, jak ujmować te plastry, jak je dodawać i ogólne gabaryty swetra, z jakiej włóczki, na jakich drutach, na ile oczek, ile mi to dało centymetrów na długość, na szerokość. Także takie ogólne rzeczy, bo sweterek jest naprawdę prosty i tutaj nie ma co tłumaczyć. Jego jedyną ozdobą są właśnie te białe plastry miodu. Także zapraszam po parę szczegółów dotyczących tego swetra i mam nadzieję, że ktoś się pokusi, żeby zrobić podobny. Zapraszam na film. Plaster miodu. Wzór stary jak świat. Ja pamiętam, pierwszy raz robiłam tym wzorem czapeczki, sweterki dla mojej starszej córki 40 lat temu. Bardzo lubiłam ten wzór. Jak widzicie, są to różne warianty. Może być tutaj pasek z lewych oczek albo Francuzem. Mogą być te trzy te rzędy albo jeden. Tu jest pokazane w jednym kolorze, jak to wygląda, bo mi się też tak podoba, jak jest w jednym kolorze. I może to być liczba oczek podzielnych. Jeżeli są podzielne, to tu są łapane dwa oczka, jak są, tutaj też mam po dwa, jak są nieparzyste ilości oczek, tak jak w moim swetrze, że w tym plasterku jest pięć oczek, wtedy łapiemy tylko za jedno oczko, że jak się mija, żeby symetrycznie wyszło przy kolejnym łapaniu oczek, tak? Bardzo mi się podoba ten wzór w takim wykonaniu, nie takim kontrastowym, jak ja robiłam. No tutaj też nie trafiłam idealnie, ale pamiętam, że te sweterki malutkie, które tą stronę, te sweterki, czapeczki, które robiłam, pamiętam, robiłam córce taki z błękitnej włóczki, a te plastry miodu zaznaczałam błękitnym moherem. Super to wygląda. Tutaj no nie miałam takiej włóczki, żeby Wam pokazać ton w ton. Ten moherek jest troszkę ciemniejszy, ale bardzo fajnie wygląda, jeżeli to są dwie różne włóczki. Można zrobić na melanżowej włóczce, kolorowej, jednym kolorem tylko te plastry miodu, tak? Fajnie to wygląda. Może być zupełnie jakiś inny kolor. Gdzieś ostatnio widziałam na Facebooku, ktoś pokazywał takie bardzo kolorowe czapeczki z czarnym tym plasterkiem miodu. Super to wygląda. Także kombinujcie, róbcie sobie próbki z różnych włóczek, różnej szerokości, te brzegi plastra, wymyślajcie sobie, co Wam jak najbardziej pasuje, a ja Wam pokażę, jak zrobić taki plaster, jak ja mam. On jest na 5 oczek. Szóste jest łapane oczko i pokażę Wam zaraz, jak taki efekt osiągnąć, żeby te plastry się zmniejszały albo zwiększały. Mamy czarne tło i wprowadzamy biały kolor. Przerabiamy cały rząd białym kolorem na prawo.
lewej stronie również przerabiamy na prawo. Teraz znowu robimy czarną nitką, robimy tło, czyli robimy cztery rzędy jersejem czarną nitką. Rząd prawych, lewych, prawych i lewych. Zrobiłam cztery rzędy czarną nitką, to jest moje tło. I znowu robię nitką białą. Przerabiam cztery oczka i tutaj patrzę, gdzie jest białe oczko pod tym oczkiem, które mam na drucie. I tutaj łapię za tą jakby poziomą niteczkę, tak? Z tego oczka białego nakładam na lewy drut i przerabiam razem z czarnym. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, bo moje plastry miodu mają pięć oczek. I znowu patrzę, gdzie jest białe oczko pod tym, które mam na lewym drucie. Dokładam i przerabiam razem z czarnym. Pięć oczek i łapię za nitkę z białego oczka. Dokładam, przerabiam razem. To wygląda. Teraz wrócę oczkami prawymi po lewej stronie białą nitką i znowu zrobię cztery rzędy czarnego jerseyu, czarnego tła. Po lewej stronie robię oczka prawe. Po prostu ta prawa nitka jest wzorem francuskim robiona. Czyli i po prawej, i po lewej stronie oczka prawe. Zrobiłam znowu cztery rzędy czarną nitką, cztery rzędy mojego tła i zawsze to będzie. Między białą nitką zawsze będą cztery rzędy czarnego tła. Ja akurat taką wielkość tych plastrów miodu sobie wybrałam. Można to oczywiście sobie zrobić dowolnie. Mogą być bardziej pionowe, bardziej poziome te plastry. To już trzeba sobie zrobić próbkę i popatrzeć, jaka wielkość najbardziej Wam odpowiada. Po raz kolejny robię białym kolorem.
łapałam w tych miejscach. Teraz, żeby to było na przemian, to muszę złapać. Jak mam te pięć oczek, to środkowe trzecie oczko muszę łapać. Tak, tutaj będzie pięć w środku i tu łapiemy. Czyli tu już drugie oczko będę łapać. To musi być to naprzemiennie. Tutaj już łapię moje białe oczko. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Łapię białe oczko. Tak, widać, o co chodzi. Lewą stronę robię białą nitką oczka prawe. Zrobiłam prawe oczka po lewej stronie białą nitką i znowu robię cztery rzędy czarną nitką, tło do naszych plastrów miodu. Prawy rząd, lewy, prawy, lewy. Kolejne cztery rzędy czarną nitką, tło zrobione i znowu będę robiła nitką białą. Czyli będę łapała tak samo jak w tym pierwszym rzędzie, tak? Myślę, że już załapaliście, na czym polega robienie tego wzoru plaster miodu. Oczywiście jest to tylko jeden z wariantów, jak Wam mówiłam i to pokazałam Wam dwa czy trzy, a tego naprawdę można kombinacji robić całe mnóstwo. I na tej zasadzie się to powtarza. Oczywiście można, tak jak tu widzicie, robić cały sweter. Można w którymś momencie przestać, sobie powyginać. Mnie bardzo nudzi taka jednostajna praca, więc dlatego sobie powymyślałam takie niesymetryczne wypełnienie tym wzorem swetra. No właśnie, i jak zrobić, żeby to przerwać, te plastry miodu, tak? Zacząć je na przykład przesuwać w tą stronę. No, zróbmy sobie jeszcze. Pięć, złapmy tutaj nitkę. No i ja dalej już nie chcę mieć plastrów miodu. No to tutaj dokładam sobie czarną nitkę z drugiego kłębka. I dalej robię sobie czarną nitką. Z tym, że w miejscu, gdzie łapałabym to oczko, i tak muszę je złapać, żeby był ten fajny kształt zachowany, żeby mi się tutaj nie zrobiła kreska pozioma, tylko żeby ten kształt plastra był zachowany, tak? Chodzi o to podciągnięcie do góry. Po lewej stronie robię czarną nitką z drugiego kłębuszka aż do momentu,
aż dojdę do oczek białych i tutaj przekręcam te nitki, żeby one potem mi się nie rozeszły i żeby się nie rozbiła dziura, tak? Widzicie to? Kto robił wzory wrabiane, wie, na czym to polega. Po prostu trzeba tak te nitki tutaj przekręcić, żeby nie było dziury, tak? Bo gdybym nie przekręciła i bym zaczęła robić teraz, no to zobaczcie, dziura się robi. Muszę tutaj te nitki ze sobą przekręcić i wtedy dziury nie będzie. I robię dalej prawe oczka. Już no niestety wymaga to troszkę więcej fatygi, tak? Bo już teraz mamy dodatkowy motek wprowadzony, no ale innego sposobu nie ma, jeżeli chcemy mieć takie poprzesuwane te plastry miodu. I teraz będę robiła to czarne tło, korzystając z tego pierwszego kłębka czarnej wełny. Tą sobie tutaj włóczkę zostawię. Tutaj z końcem zawiążę, żeby mi się nie wysuwało. Ten drugi kłębek zostawię sobie do momentu, kiedy będę musiała go znowu użyć, robiąc białą wełną. Tu robię do końca z pierwszego kłębuszka cztery rzędy czarną włóczką. Robię tło pod nasze plastry miodu. Kolejny raz zrobiłam cztery rzędy czarnego tła i znowu będę robić nitką białą. Czyli sytuacja się powtarza. I co dalej? W tej chwili mogę skorzystać z kłębuszka, drugiego kłębuszka czarnej włóczki i robić dalej czarną. Ale i tak mogę oczywiście sobie zrobić, ale załóżmy, że jesteśmy w miejscu, gdzie chcę znowu w lewą stronę przesunąć te plastry miodu. I co wtedy? Jak chcę przesunąć, to muszę sobie popatrzeć, gdzie będą łapane oczka w następnym rzędzie. W tym były te łapane, to w następnym będzie złapane tu, 5 oczek i tu. Czyli do tego miejsca, tak, bo będą łapane tak jak tutaj, czyli do tego miejsca muszę przerobić białą nitką. 2, 4, 6, 8, 9 oczek. No to przerabiamy. Dziewięć oczek przerabiamy i korzystamy z nitki z czarnego kłębuszka drugiego. Tak i dalej robimy. Po lewej stronie robótki tutaj czarną nitką robimy lewe oczka. Przekręcamy włóczkę, żeby nam się nie zrobiła dziura i dalej robimy prawe oczka białą nitką.
znowu robię 4 rzędy tła czarnego. I kolejny biały rząd. I znowu bierzemy czarną nitkę z drugiego kłębuszka i kończymy rząd czarnymi oczkami prawymi. I tak to mniej więcej wygląda. Na tej samej zasadzie z drugiej strony się te oczka przesuwa, tak? Możemy je przesuwać i tu, i z tej strony, i z tej strony, to już jak tam kto sobie wymyśli, tak? Tak sobie myślę w tej chwili, czy jeszcze tutaj czegoś nie dodam, bo mam strasznie dużo tej czerni, że coś jeszcze wyhaftuję, jakieś kropeczki. Zobaczę. W każdym razie na tym polega robienie takiego wzoru plaster miodu. Jest on naprawdę prosty, kwestia tylko, żeby się nie pomylić, żeby gdzieś te łapane oczka nam nie wypadły z boku niesymetrycznie. Trzeba po prostu liczyć i patrzeć, jak się ten wzór robi. No teraz będą znowu 4 czarne, wpierw jeszcze będzie biały na prawo, znowu będą 4 czarne. I będziemy znowu łapać w tym miejscu, w tym i w tym. Jak widzicie, w ten sposób można sobie odejmować tych plastrów, dodawać, tworzyć taki wzór, jaki sobie wymyślimy, albo cały sweterek zrobić jednolitym wzorem. W momencie, kiedy będziecie ten wzór robić, w zależności od tego, ile oczek sobie wybierzecie na te plastry, musicie mieć odpowiednią ilość oczek, żeby potem boki do siebie pasowały, tak? Mój plasterek ma 5 oczek plus 6 do złapania, czyli ja mam robótkę podzielną przez 6 plus 2 oczka. Na tej próbce tak nie mam, ale powinno być tak, że jak tutaj mam 3 oczka w plasterku na brzegu, to w tym powinnam mieć 4 oczka, żeby po zszyciu, żeby mi wyszedł też plasterek, tak? Bo z tych 3 odejdzie jedno na szew, z 4 odejdzie jedno na szew, czyli będę miała 3 i 2, czyli będę miała 5 oczek, tak? Muszę tak pilnować, żeby ten brzeg, jak będę zszywać z drugim, pasowało do siebie. Oczywiście można zrobić w całości przody, plecy razem, wtedy nie ma problemu z dobieraniem tak tych plasterków, żeby się ładnie na szwie zeszły. Ja ponieważ nie lubię takich dużych rzeczy robić, wolę mieć zszyte, w związku z tym musiałam się pomęczyć, żeby te wzory dopasować, tak? I tutaj mam właśnie taką sytuację, że teraz muszę tę białą nitką tutaj złapać, tak? Bo jak zszyłam, to mi się zrobiły podwójne te plasterki i w tym momencie tutaj wezmę białą nitkę i po prostu igłą
złapie za oczko na dole, oczko na górze, przełoży dwa razy i żeby mi się też te oczka tutaj tak, te plasterki ładnie złączyły. Tak? No bo nie może tak zostać, że taki wielki plaster. To jak sobie wymyślicie ten wzór, czy będziecie oczka dodawać, czy umniejszać, to tak jak powiedziałam, zależy już od Was. Ja bardzo lubię asymetrię i dlatego kombinowałam raz ujmując oczka, raz dodając. Tu mi się zdarzyło nawet pomylić, bo dodałam za dużo oczek i mi tu wyszło pół plasterka, więc nie jest to nigdzie złapane, ale to oczywiście w niczym nie przeszkadza. Tu jeszcze powinnam była złapać to oczko, złapać czarne, żeby miało kształt właściwy, ale już mniejsza o to. To już za dużo zabawy. Tak, na rękawach też tak sobie rozmieścić, jak się chce. I tutaj mam też taką sytuację jak na szwie bocznym, że muszę tutaj teraz igłą te oczka, które bym przerabiała z czarnym, po prostu złapać, tak? Ja sobie zrobiłam tak, że mam jeden rękaw cały czarny, na drugim jest trochę wzoru, ale tak jak mówię, to już od Was zależy, jak sobie to zrobicie. Zrobiłam plisy, nabierając oczka między pierwszym a drugim oczkiem brzegowym. Ja dlatego wszystkie oczka przerabiam, żeby potem mieć odpowiednią ilość oczek na plisę. Łapałam oczka między pierwszym a drugim oczkiem za poziomą niteczkę, nabrałam plisę, zrobiłam dziurki na guziki, których nadal nie mam. O tym, jak zrobić w plisie ściągaczowej dziurki na guziki, pokazuję w filmie, jak zrobić sweter z kolorowymi rękawami. Tam chyba dokładnie pokazałam, jak robiłam dziurki. I zaraz Wam podam jakieś dane techniczne, jak mniej więcej ten mój sweter robiłam, na ile oczek, jakie ma wymiary. Jeszcze zrobiłam taki myk, bo dekolt zrobiłam dosyć głęboki, zaraz to Wam rozrysuję na kartce. Jak nabrałam wszystkie oczka, robiłam ściągaczem 2 na 2 do pewnej wysokości, tak? U mnie to jest 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 18 rzędów zrobiłam ściągaczem 2 na 2. I on się tak ładnie kładzie. Natomiast potem zrobiłam taką jakby stójkę. Tutaj widać, że przerabiałam oczka lewe dwa razy, tak? Po prawej stronie, zaczynając rząd, robiłam dwa oczka prawe, jedno oczko z dwóch lewych, dwa prawe, jedno oczko z dwóch lewych. Po lewej stronie to tak wygląda. I w tym momencie miałam dużo oczek mniej, o 1/3, i zrobiła się taka stójka, tak? Ta część się kładzie na dekolcie, a ta jest bardziej taka jak stójka. Teraz Wam podam wymiary mojego swetra, na ile oczek, na ile rzędów i jakie to są wielkości w centymetrach. Tak wygląda mój sweter z przodu. A tak wygląda z tyłu. Czarna to włóczka Super Merino Yarn Art, wzięta w dwie nitki, bo ona jest dosyć cienka. A biała, tu w moim wypadku kremowa, to jest Merino Gold 200 w jedną nitkę. Ona jest troszkę cieńsza niż te dwie nitki wzięte razem, ale ja chciałam taki bardziej graficzny uzyskać efekt i celowo tą nitkę wzięłam nie tej samej grubości co czarną. I teraz tak, ponieważ sweter jest generalnie prosty, więc tutaj nie ma za dużo tłumaczenia, szerokość tego swetra, może tak sobie zróbmy,
szerokość tego swetra to jest jakieś 64-65 cm. I powiem Wam, że mimo, że on jest duży, to moja córka, która jest o połowę ode mnie szczuplejsza, wygląda w nim po prostu rewelacyjnie. Także to, że jest duży, to nie przeszkadza, żeby mniejsze osoby go robiły. Oczywiście, jak ktoś chce sobie może przeliczyć i zrobić w zupełnie innych wymiarach. Tak, ja podaję tylko to, jak ja zrobiłam. Długość tego swetra od ramienia do dołu to jest 92 cm. Rękaw od momentu wszycia, długość rękawa to jest 42 cm. I teraz tak, tył robiłam na 72 oczka. W moim wypadku to było podzielne przez 6 plus 1, powinno być plus 2, żeby te plasterki się ładnie zeszły na bokach. Robiłam tył na 72 oczka. Wzór tak sobie wyrabiałam, jak widzicie, co mi akurat przyszło do głowy, łącznie z tym błędem, który Wam pokazywałam. To już sobie możecie umieścić, jak chcecie, te wywijasy, wygibasy, albo robić cały tym samym wzorem. Jest to prostokąt, tak? Mówię, 92 cm długości, 64-65 szerokości. Przody zrobiłam na 43 oczka. Jeden przód ma trochę tego wzoru, drugi ma aż do ramienia i wyrabiałam z przodu dekolt, gubiąc 12 oczek. Mam zapisane 12 oczek, 3, 2, 1 i dalej robiłam na prosto, tak? 12, 5, 3, 2, 1 oczko, wyrobiłam dekolt i dalej robiłam na prosto. Ten dekolt zaczęłam wyrabiać gdzieś 10 cm przed końcem, tak? 10, 12 może nawet, bo po zrobieniu jest 10, czyli dopóki nie były złapane oczka, mogło to być koło 12 cm, tak? Tu mam 2, 4, 6, 8, 10 rzędów na prosto przerabiałam. Też sobie podkrój musicie zrobić według własnego uznania. Ja robiłam dosyć głęboko z tego względu, że tak jak Wam pokazywałam, chciałam, żeby część tej plisy, tego wykończenia u góry leżała na dekolcie, a reszta, żeby była stójka. Tak po prostu zrobiłam ten myk, co Wam pokazywałam, że lewe oczka po tej, czyli prawe po tej przerabiałam dwa razem, że potem już miałam dwa prawe, jedno lewe, dwa prawe, jedno lewe, dwa prawe, jedno lewe. 16 cm ma ta stójka, także po 8 zgubiłam lewe oczka, zredukowałam do jednego i kolejne 8 cm zrobiłam stójkę. Rękawy są wszyte całkowicie na prosto, rękaw jest na 43 oczka chyba. Już sprawdzam, gdzie to miałam zapisane. Rękaw jest na, tak, na 43 oczka, czyli tak jak przód, przyty na otwartych oczkach na prosto. I teraz jeszcze parę rzeczy, które zawsze muszę powiedzieć, kiedy robię. Ściągacz. Zaczynam od oczek prawych. Tu są, zeszły się prawe oczka z przodu i prawe z tyłu, żeby po zszyciu mieć taki efekt. Ale od strony plisy miałam trzy oczka prawe,
że jak nabrałam oczka na plisę, to to jedno oczko mi zniknęło, a ściągacz nadal jest 2 na 2, tak? Gdybym miała tylko dwa oczka, to plisa by była w tym miejscu i by tu się nagle pojawiło jedno oczko prawe, tak zupełnie nie pasujące do niczego. I to w zasadzie chyba. Aha, jeszcze na jakich drutach? Te czarny podwójną nitką robiłam na dziewiątkach, zresztą tak samo to białe. Cały sweter robiłam na dziewiątkach, natomiast ściągacze robiłam na siódemkach i plisę też robiłam na siódemkach. Tak jak mówiłam, dziurki w filmie jak zrobić sweter z kolorowymi rękawami pokazuje, jak zrobić dziurki. Nie pokazuję tu nic więcej poza tym wzorem, bo tak jak mówię, jest to z prostych kawałków zrobione i naprawdę nie ma się tutaj co rozwodzić nad tym swetrem, bo jest szalenie prosty, jego jedyną ozdobą są właśnie te białe plastry miodu.